Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj dyskusja naszych szanownych gości na temat fenomenu ruchu kamradzkiego, zwłaszcza w kontekście wydarzeń z 11 listopada 2021 roku. Pierwsze pytanie, na które chciałbym, żeby każdy z kolegów dał odpowiedź, czy ruch kamradzki ma szansę być nowym wcieleniem polskiego obozu narodowego, takim współczesnym wcieleniem. Jeszcze przywitam po kolei wszystkich panów. Po pierwsze, jako pierwszy zabierze głos kolega Mariusz Krogulski. Witam, panie Mariuszu. Dzień dobry państwu, człowiek Wielkiej Polsce. Potem będzie mówił Ronald Lasecki. Witaj, Ronald. Dzień dobry państwu, czołem Wielkiej Polsce. A następnie pan Marcin Makowski. Witam, panie kolego. Czołem Wielkiej Polskie, Wielkiej Polsce. Dzień dobry państwu. Proszę bardzo, Mariusz Krogulski. Tak, czy ma szansę? Ja zacznę od tego, że ruchowi kamradzkiemu przyglądam się od już dość dawna. Jeszcze jako członek Ruchu Narodowego lubiłem posłuchać, co ma do powiedzenia Wojciech Olszański, jeszcze wcześniej bez udziału Marcina Osadowskiego, czyli myślę, że to były lata 2018, 19, 20. I mimo, że w tamtym czasie, zresztą dzisiaj też, tak, traktowany jest przez środowiska, część środowisk narodowych jako taki odszczepieniec, albo właściwie nawet traktowany jak nienarodowiec, moim zdaniem już wtedy mówił bardzo sensownie, logicznie, bardzo dobrze uzasadniał, argumentował swoje tezy i mimo tego, że nie cieszył się dobrą sławą, lubiłem go posłuchać. Po odejściu z Ruchu Narodowego w październiku zeszłego roku, no już nie miałem jakby takiego bagażu za sobą Ruchu Narodowego, już mogłem bardziej obiektywnie spojrzeć na to, co się dzieje w Ruchu Narodowym, w środowiskach narodowych i tych bardziej na prawo i tych troszeczkę w drugą stronę. I muszę stwierdzić, że coraz bardziej mi się otwierały oczy na to, co mówił Wojciech Olszański, w tym czasie już wspólnie z Marcinem Osadowskim. No i zacząłem się zastanawiać, gdzie tak naprawdę jest obecnie Ruch Narodowy. Czy to jest ten ruch, z którego ja wystąpiłem, czy może bliżej idei narodowej są właśnie ci dwaj koledzy, Marcin Osadowski i Wojciech Olszański. I muszę stwierdzić, że w pewnym momencie zacząłem popierać właśnie kamratów, czyli Wojtka i Marcina, i już oficjalnie stanąłem po ich stronie, stwierdziłem, że to jest właśnie to jest ta narracja, którą powinni stosować narodowcy. Żyjemy w takich czasach, wobec takich wyzwań i przy takim rządzie, że powinniśmy jasno, wyraźnie, wyraziście i zdecydowanie wyrażać swoje poglądy. Nie jest istotne, jakim językiem, ważne jest to, co mówimy. I tu chciałbym zwrócić uwagę i zachęcić też wszystkich, którzy krytykują Wojciecha i Marcina, żeby nie patrzyli na to, w jaki sposób mówią, tylko co wynika z ich przekazu. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobry przekaz, bardzo narodowy, patriotyczny i ma ogromną wartość. To myślę, że wielu byłych działaczy Ruchu Narodowego nawet zauważa, bo wielu odchodzi z Ruchu Narodowego, a przyłącza się właśnie do kamratów. Dlaczego? Dlatego, że widzą, że to jest ta narracja, która im pasuje, która tak trafia i do serca, i do umysłu. Także jeśli byśmy tutaj wrócili do pytania, czy ruch kamradzki może zastąpić ruch narodowy, moim zdaniem, jeżeli będzie ruch narodowy będzie zmierzał w tym kierunku, w którym idzie od dłuższego czasu, czyli tak naprawdę schodził na manowce polityki, przynajmniej polityki rozumianej jako tej narodowej, no to tutaj ruch kamradzki ma ogromne szanse, żeby zastąpić ruch narodowy. Ruch narodowy stanie się takim dinozaurem, można powiedzieć, narodowców, a tak naprawdę zaczną się tworzyć struktury oddolne i tam one będą nadawały ton
szeroko rozumianemu ruchowi narodowemu. Myślę, że tak można do tego podejść. I tak to by była ta odpowiedź na postawione przez redaktora pytanie. Z mojej perspektywy z kolei nie jest jakoś specjalnie istotne, czy Ruch Kamracki będzie kontynuował tradycję przedwojennego obozu narodowego, ponieważ ja uważam, że ta tradycja zrodziła się w konkretnych okolicznościach historycznych, była odpowiedzią na wyzwania towarzyszące tym, czy obecne właśnie w tych konkretnych okolicznościach. Dzisiaj już mamy do czynienia z nieco innymi wyzwaniami i oczywiście każdy ruch polityczny, który chciałby zakorzenić się w polskiej tradycji, powinien doceniać i czerpać również z dorobku obozu narodowego. Natomiast przestrzegałbym przed takim zamykaniem się wyłącznie w tradycji tego konkretnego nurtu politycznego. Przestrzegałbym Ruch Kamracki przed brnięciem w talmudyzm dmowszczykowski, czy w jakąś taką scholastykę endecką, którą niektóre środowiska z upodobaniem uprawiają, ponieważ scholastyka ma to do siebie, że jest czymś intelektualnie oderwanym od rzeczywistości, niezależnie czy mówimy o scholastyce marksistowskiej, w której tam różni przedstawiciele tego właśnie nurtu politycznego zarzucali sobie, że nie są prawdziwymi marksistami, czy o scholastyce jakiejkolwiek religii, czy też o scholastyce endeckiej. To nie jest ta droga, którą bym zalecał kamratom. Natomiast mi się osobiście spodobał fakt, że jakby ten nurt, nie będąc, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że nie posługując się jakąś taką ściśle wyprofilowaną ideologicznie symboliką, mimo tego jest bardzo silnie osadzony, bym powiedział, w polskim duchu narodowym. Mam na myśli na przykład to, że w tym Marszu Kaliskim, którego relacje widzieliśmy, pojawiły się takie symbole, pewne takie archetypy, które wydaje mi się, że to, co tutaj kolega Krogulski powiedział, że i na serce, i na umysł jakoś tam oddziałują, one odwołują się właśnie do jakichś takich przedracjonalnych jeszcze, czy subracjonalnych odruchów i pewnych takich szablonów mentalnych obecnych u wszystkich Polaków. Takim przykładem jest na przykład symbolika ognia, prawda? Wojciech Olszański w którymś momencie powiedział, że tam niech zapłoną słowiańskie świce. Ten ogień jest takim czymś, co zawsze symbolizowało odrodzenie, symbolizowało życie. No i bardzo dobrze, że ten symbol się pojawił na tej konkretnie manifestacji Ruchu Kamrackiego, ponieważ właśnie on odwołuje się do takich naszych bardzo elementarnych szablonów mentalnych. To jest też kwestia tego, że Ruch Kamracki na przykład nawiązuje do wątków słowiańskich, co jest rzadko spotykane w ugrupowaniach, które starają się pozycjonować jako część współczesnego obozu narodowego. Tymczasem wydaje mi się, że w polskim dyskursie publicznym, w polskiej narracji tych właśnie nawiązań brakuje. I ze względu nie na to, że, nie wiem, Ruch Kamracki posługuje się mieczykami Chrobrego, tak, chociaż oczywiście posługuje się nimi również, czy, nie wiem, symbolem falangi, czy coś takiego, ale że odwołuje się do tych bardziej elementarnych, takich jeszcze preideologicznych archetypów, które jednak konstytuują duszę Polaka, moim zdaniem ma przed sobą przyszłość, tak? Ponieważ to nie jest tylko sztuczna konstrukcja intelektualna, to jest sięgnięcie do czegoś głębszego, do czegoś, co jest instynktownie wyczuwane i z czym się identyfikuje większość z nas. Ruchowi Kamrackiemu się zarzuca, że on tam nie jest jakoś ideologicznie dopracowany, tak? W takich kręgach właśnie uzurpujących sobie monopol na endeckość, ten zarzut się bardzo często pojawia. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy rzeczywiście tak jest, ponieważ nie znam aż tak dobrze, jak dwaj pozostali uczestnicy dzisiejszej dyskusji Ruchu Kamrackiego. Wydaje mi się, że choćby obecność tutaj dwóch kolegów falsyfikuje taki zarzut, ale jak powiedziałem, to są takie dosyć powierzchowne wrażenia na podstawie dość incydentalnej mojej styczności z Ruchem Kamrackim. Natomiast nie
niewątpliwie jakby na tym poziomie takiej właśnie symboliki wyczuwalnej, no, również przez tych, którzy nie są dziedzicami tradycji endeckiej, ale są po prostu Polakami, ruch kamracki się sprawdza. A polityka to, proszę Państwa, nie jest żonglerka racjonalistycznymi konstruktami i definicjami podręcznikowymi, tylko to jest poczucie takiej, no, wręcz metafizycznej wspólnoty z własnym narodem, z własnym etnosem. W tym przypadku, jeśli mówimy o ruchu kamrackim, coś takiego ewidentnie występuje, no i to jest mocną stroną tego środowiska. Stroną mocną na tle właśnie tych wszystkich takich samozadeklarowanych endeków, dla których bardzo często przeciętny polski nacjonalista czy przeciętny uczestnik demonstracji narodowych jest najgorszym wrogiem, ponieważ w ich opinii jest to jakiś tak zwany szur, oszołom, tak, bo nie nosi melonika i nie zakłada fraka na takie demonstracje, nie wiem, słuchanie takiej muzyki, nie czyta takich książek, jak tego rodzaju kręgi oczekują, że powinien czytać. No, nie czyta Myśli Polskiej. No, czytają. Czytają, tak, ale nie wiadomo jeszcze jak długo, prawda, bo te reakcje na ostatnie wypowiedzi redakcji Myśli Polskiej na temat ruchu kamrackiego były raczej no, sceptyczne, mówiąc najoględniej. W każdym razie istotne jest nie to, czy ruch kamracki będzie kontynuował literalnie tradycję przedwojennego obozu narodowego, ale czy będzie wyrażał ducha i interesy narodu polskiego, polskiej wspólnoty politycznej. Moim zdaniem tak jest, to znaczy zarówno identyfikacja tego problemu, który naświetlono w Kaliszu, jak i oprawa celebra, w jakiej się to odbyło, przemawiają na korzyść właśnie takiej tezy, że no, nacjonalizm polski rozumiany po prostu jako aspiracje do realizowania interesów polskiej wspólnoty politycznej w ruchu kamrackim znajduje swój wyraz. Dziękuję bardzo i oddaję głos koledze Makowskiemu. To znaczy, według jakby mojej opinii i znajomości środowiska kamrackiego jest to swego rodzaju, bym powiedział, nawet fenomen, tak? Bo jest to środowisko w zasadzie dla osób, które się o nim wypowiadają z zewnątrz, również krytykującego go, czy to z pozycji, powiedzmy, ludzi szykujących sensacji, czy z pozycji ludzi, którzy tam wchodzą i prowokują kamratów, czy z pozycji tak zwanych narodowców, to znaczy tak zwanych narodowców, to uściśle dla mnie tak zwani narodowcy to jest ruch narodowy i który no, właściwie poszedł w inną stronę, tak, i zaprzeczył jakby tym korzeniom, z których się wywodzi, ale też ze strony tych narodowców już nie tak zwanych, którzy no, troszeczkę, bym powiedział, się odrealnili od rzeczywistości i jakby no, stracili kontakt z, powiedzmy, no, czy to ludem, czy narodem, czy no, ze zwykłymi Polakami, tak? Bo aberracja, która tutaj następuje, to jest taka, że doszło do po prostu sytuacji, na przykład mam to na myśli środowisko i artykuły niektórych redaktorów Myśli Polskiej, na przykład Przemysła Papiasty, który, no, powiedzmy, odciął się od tego środowiska jako od środowiska, powiedziałbym, oszołomów, tak, ludzi, którzy właściwie nie wiedzą, do czego dążą, jakiejś chuliganerii wręcz, ludzi, którzy szkodzą Polsce, którzy są zaprzeczeniem tego, czym była endecja, i tak dalej, i tak dalej. No, niestety, znaczy niestety, no, czy stety, system ocenia to zupełnie inaczej, bo system poprzez wiadome działania w stosunku do
Wojciecha Olszańskiego, Marcina Osadowskiego i jakby tutaj na dokładkę Piotra Rybaka, no stwierdził, że jednak jest to ruch, który jest, no, należy traktować poważnie, tak, który no, jest zagrożeniem dla status quo, jakie obserwujemy. Ja mogę powiedzieć tak, że z perspektywy endeckości tego ruchu kamradzkiego wydaje mi się, że jest to de facto w bardzo dużym stopniu ruch endecki. Dlaczego? Dlatego, że to, co tutaj przede wszystkim jakby mówi, czy wypowiada się na ten temat Wojciech Olszański, ten przekaz, no to możemy tutaj wymieniać, tak? Jest to po pierwsze, jeśli chodzi o geopolitykę, pozytywny stosunek do no, słowiańskich narodów wschodu, tak? Czyli Rosji, Białorusi, powiedzmy nawet no, innych Słowian, tak? To, co kolega Ronald tutaj powiedział, ten element słowiański jest bardzo mocno tutaj jakby podany, tak? No on jest o tyle istotny, że po prostu no, rzeczywiście stanowi pewną warstwę, która może nawet nieświadomie świadczy o tym, że nasze korzenie słowiańskie, czy nawet bym powiedział indoeuropejskie, są na tyle silne, że w społecznościach chłopskich praktycznie one przetrwały do, bym powiedział, nawet nie początków XX wieku, ale bym powiedział chyba dopiero wtedy, kiedy ludzie wynaleźli prąd, tak? I no bo jak sobie poczytamy, jak funkcjonowali chłopi, w co wierzyli, jak wyglądał katolicyzm ludowy, no to przypuszczam, że większość osób, które no, wywodzą się właśnie, bo mają na pewno, bo przecież pamiętajmy, że ponad 90% na naszego społeczeństwa, tak, ma pochodzenie chłopskie, tak, i wywodzi się od ludzi, którzy, nie wiem, jeszcze zupełnie inaczej podchodzili do życia społecznego, tak, do pewnych kwestii, też kwestia na przykład religijności katolickiej no, wyglądała, powiedzmy, mniej ortodoksyjnie niż to się wydaje. No, to są pewne rzeczy, które są naturalne, tak, bo tak to jakby wygląda i odwołanie się do takich korzeni no daje też nam świadomość tego, że nasza kultura chłopska, polska, słowiańska no ma bardzo głębokie korzenie sięgające wielu tysięcy lat. Te symbole, które kamraci pokazują, no może nie są one do końca, jakby to powiedzieć, tożsame z faktycznymi symbolami no, gdzieś tam znajdowanymi w źródłach etnograficznych czy archeologicznych, ale częściowo tak. I no, jest to świadome, wydaje mi się. No, być może nie do końca też, jakby to powiedzieć, jeszcze przepracowane, ale to daje pewne poczucie dumy, co jest najważniejsze, że no, my tutaj jesteśmy już bardzo długo, tak, i też nie ma powodu, żebyśmy na przykład jako Słowianie byli między sobą jakby wrogami, także ten komponent jest istotny. Teraz co do komponentu endeckiego, to bym powiedział w ten sposób, że jeżeli mówimy o geopolityce, no to przede wszystkim jest tu antyatlantyzm, tak? Jest tu niezgoda na podporządkowanie się no, tym, którzy tak naprawdę w Polsce sprawują władzę, tak? Czyli no, można powiedzieć, powstaje pytanie, jak to jest możliwe, żeby nagle, tak, w wyniku tak zwanych no, tutaj dziadów kaliskich, bo to różnie się określa, czy było świadome nawiązanie do tych dziadów, tak? Czyli do jakby dumy z przodków, do tego, że jesteśmy tutaj gospodarzami. No bym powiedział, że no ta warstwa faktycznie rządząca, mająca media, mająca władzę
która w Polsce próbuje stworzyć nowy typ Polaka, no się jakby przestraszyła tego wszystkiego. I ten autentyzm, który wynika z po prostu jakiegoś takiego poczucia instynktu i pewnych instynktów, no wyszedł na wierzch, tak? Także to powoduje, że jest to społeczność wspólnotowa, braterska, bym powiedział wręcz. I ci, którzy nie wiedzą, jak kamraci funkcjonują między sobą, a sam tego doświadczyłem, będąc na zjeździe grunwaldzkim, no to po prostu nie wiedzą, jaka to jest społeczność, a jest to społeczność przede wszystkim przyjazna, nastawiona pozytywnie i świetnie zorganizowana. Co do, jeszcze ostatnią rzecz powiem, jeśli chodzi o stosunek tutaj kamratów, nie wiem, do takich kwestii jak religie smoleńskie, tak, kulty różnych formacji, no to tego tam nie ma, tak, także generalnie jest to myślenie w dużym stopniu endeckie, poszerzone o jakby taką właśnie szerszą wspólnotowość i jakby egalitaryzm społeczny. Kolejne pytanie, które kieruję tutaj do naszych gości, to pytanie dotyczące no samego fenomenu Wojciecha Olszańskiego, Aleksandra Jabłonowskiego i tego, co życzliwie, patrząc na jego działalność dotychczasową, mogliby koledzy mu doradzić. To znaczy ja zawsze doradzam Wojtkowi i próbuję się na przykład wymóc na nim, nie zawsze mi się udaje, żeby na przykład w moim studio, w moich audycjach używał trochę łagodniejszego języka, nie używał takiej ilości przekleństw, ale to jest taka sprawa kosmetyczna, ale myślę, że też istotna, ale może również w sprawach ideowych są jakieś postulaty czy dobre rady dla Wojciecha Olszańskiego, że jak już powróci do działalności jako wolny człowiek po zakończeniu aresztu tymczasowego, żeby ta jego działalność była jeszcze bardziej skuteczna. On sam siebie określa, mówi często, jestem endekiem, tu widzę pewną zmianę, bo on jeszcze w roku 2016, kiedy żeśmy się poznali, w niektórych momentach powoływał się nawet na Józefa Piłsudskiego. Teraz już po kilku latach tego nie robi, wręcz krytykuje dosyć mocno Piłsudskiego. No i tą samoidentyfikację endecką jak gdyby bardzo eksponuje. Czy są jakieś uwagi, które warto, żeby Wojciech Olszański wziął sobie do serca? Jeśli chodzi o fenomen Wojciecha Olszańskiego. Przede wszystkim zacząłbym od tego, że jeszcze tutaj bym się cofnął do poprzedniego pytania. Eksponowanie tożsamości polskiej i wspólnoty słowiańskiej jest istotne w przekazie kamratów, przede wszystkim dlatego, że staje w opozycji do idei Unii Europejskiej i wpływów amerykańskich, zwłaszcza w Polsce, ale i tutaj w Europie. I polityki prowadzonej, mocarstwowej polityki prowadzonej przez Stany Zjednoczone. Także myślę, że to jest też bardzo mocny wyraz narodowy, idei narodowej, tej właśnie tożsamości polskiej i słowiańskiej, dlatego że no, wszyscy dobrze wiemy, jaki jest napór ze strony Unii, ideologiczny przede wszystkim, ale nie tylko, prawda, bo i gospodarczy, i społeczny, podobnie zresztą ze strony Stanów Zjednoczonych. Także samo to kwalifikuje już ruch kamracki po prawej stronie sceny politycznej. Myślę, że przede wszystkim po tej scenie właśnie, na tej scenie narodowej. Jeśli chodzi o Wojciecha Olszańskiego, na pewno daje się zauważyć pewną ewolucję jego poglądów. Rzeczywiście wcześniej bardziej się skupiał na sprawach takich może bardziej patriotycznych, mniej ściśle narodowych i historycznych, tak? Dużo było elementów takich, elementów związanych z naszą historią, tutaj z historią stosunków polsko-rosyjskich, polsko-niemieckich, tych nowszych polsko-amerykańskich też. Natomiast w pewnym momencie faktycznie on te poglądy ewoluowały w stronę bardziej narodowych i to rzeczywiście daje się zauważyć, jeżeli prześledzimy ostatnie lata.
jego działalności, jego wypowiedzi. Oczywiście Wojciech Olszański od początku prezentował poglądy patriotyczne, tak? Nie można mu zarzucić, że to były jakieś takie przypadkowe wypowiedzi. Jego linia jakby ideowa, linia, kręgosłup ten moralny i patriotyczny zawsze był ten sam. Zawsze wypowiadał się w podobnym tonie, natomiast można powiedzieć, że w pewien sposób wzbogacił swój przekaz i te współczesne jego działania i wypowiedzi są po prostu wynikiem też pewnych przemyśleń i pewnych wniosków, do których doszedł między innymi przez kontakty z działaczami Ruchu Narodowego, tak, i w kontaktach z mediami narodowymi. Jakie rady, jeśli chodzi o rady, no zgodzę się co do tego, że przekaz, forma przekazu może razić i to zależy od tego, kto jaką ma wrażliwość, tak, czy na wulgaryzmy, czy wrażliwość na ekspresję. Jeśli o mnie chodzi osobiście, nie razi mnie taki przekaz w sytuacji, jeżeli jest on uzasadniony. To, o czym mówi Wojciech Olszański i Marcin Osadowski też, o czym mówią w ostatnich miesiącach, już można powiedzieć, że chyba nawet ponad rok, dotyczy spraw żywotnych Polski, narodu polskiego, czyli nas wszystkich. I myślę, że łagodniejszy przekaz mógłby trochę tutaj zaciemnić obraz sytuacji. Ten łagodniejszy przekaz mamy ze strony działaczy, liderów, przede wszystkim Ruchu Narodowego i wielu ludzi, narodowców słusznie krytykuje taki przekaz, tak? Dlatego, że on zaczyna się jakby troszeczkę tak zlewać z przekazem Prawa i Sprawiedliwości, który przekaz, sam przekaz jest patriotyczny, ten przekaz eksponowany przy wyborach, natomiast oczywiście realizacja jego jest odmienna, tak? Ale jeśli byśmy porównali przekaz, to Ruch Narodowy coraz bardziej jakby odchodzi od tej głównej idei, czyli traci swój kręgosłup narodowy. Wojciech myślę, że tutaj zdecydowanie jest bardziej wyrazisty i myślę, że raczej chyba powinien w tym kierunku iść. Jeżeli komuś nie odpowiada ten język, to niech się zastanowi, co tak naprawdę jest istotne, tak? To, co mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, że musimy zastanowić się nad faktycznym przekazem, sensem tego, o czym mówi, a nie formą przekazu, tak? Bo jeden przekazuje w taki sposób, inny w inny, jeden bardziej ekspresyjnie, inny łagodniej, prawda? Ale istotne jest to, co tak naprawdę Wojciech Olszański ma do przekazania. I zalecałbym tym, którzy go słuchają, żeby właśnie zwrócili na to uwagę, tak? Zwłaszcza tym, którzy krytykują, bo tak naprawdę okazuje się, jakby tak się przyjrzeć dokładnie, że krytykują, narodowcy krytykują ideę narodową w ustach Wojciecha Olszańskiego, albo przynajmniej tak patriotyczno-narodową, jeżeli byśmy chcieli to jakoś oddzielać. Także mówię, język jest mniej istotny. No oczywiście w pewnych kręgach, w pewnych środowiskach czegoś nie wypada i no może rzeczywiście ten przekaz mógłby być trochę łagodniejszy, tak? Bo można inaczej wyrazić uczucia, niekoniecznie używając wulgaryzmów, ale jeszcze raz podkreślam, że dla mnie to nie jest najistotniejsze. Zawsze starałem się wchodzić głębiej w to, co ktoś ma do przekazania, tak? O czym myśli, co ma w sercu, a nie w jaki sposób to przekazuje. Nie wiem, czy już mogę. Tak. Dziękuję. Więc jeśli chodzi o ten język, proszę Państwa, no to jest taki fenomen polityka filipińskiego, prezydenta tego kraju niezwykle popularnego, twórcy w gruncie rzeczy prawdziwej niepodległości Republiki Filipin, Rodrigo Duterte, który wypowiada się co najmniej równie kwieciście jak Wojciech Olszański i co nie przeszkadza mu bynajmniej, po pierwsze, być najpopularniejszym politykiem i najsilniejszym przywódcą w historii tego kraju, dokładnie, kraju o
no, religii katolickiej, zaliczanego do szeroko pojętej cywilizacji łacińskiej jeszcze niedawno, po drugie być przyjmowanym na salonach przez czołowych przywódców dzisiejszego świata, bo przecież wiemy, że zarówno Pekin, Waszyngton, jak i również Moskwa zabiegają o względy Filipin. W związku z tym, no, jeżeli mówimy, że ktoś, że fakt, iż ktoś posługuje się takim kwiecistym językiem, jakoby go dyskwalifikuje na scenie politycznej, no to to jest nieporozumienie po prostu, dlatego że są przywódcy, którzy jakby są dowodem na to, że tak nie jest. Jeden z byłych już prezydentów Iranu, Mahmud Ahmadinejad, również był znany z bardzo takiego twardego języka, że się eufemistycznie wyrażę, i to również nie przeszkadzało mu być jednym z przywódców antysystemu. Natomiast co bym jakoś mógł... Aha, jeszcze kończąc ten wątek dotyczący języka przekazu. No oczywiście Ruch Kamracki w miarę krzepnięcia, w miarę utwardzania swojej struktury, najprawdopodobniej dorobi się również takich osób, które będą posługiwały się językiem bardziej dyplomatycznym, nazwijmy to. No i właśnie w sytuacjach, które by wymagały takiego przekazu, tego rodzaju osoby będą twarzą tego ruchu. Natomiast no, wydaje mi się, że przywódca polityczny musi być przede wszystkim taką silną, męską, maskulinistyczną postacią, i tutaj Wojciech Olszański ten warunek spełnia jak najbardziej, więc moim zdaniem ten przekaz jest całkiem w porządku. Natomiast czego bym oczekiwał na polu jakimś takim właśnie ideologicznym? No, po pierwsze, jak wspomniałem wcześniej, nie zamykania się w jakiejś takiej właśnie scholastyce endeckiej, bo to jest po prostu coś, co już dziś nie ma racji bytu historycznego. Po drugie, jeśli chodzi o jakieś pozytywne odwołania, no to ja bym tutaj dostrzegał potrzebę zaistnienia takiego ruchu, który by sięgał do właśnie takich etnicznych, słowiańskich, ludowych treści w naszej historii, bo to po prostu nie zostało dotychczas wyeksponowane przez żaden ruch polityczny. Możemy tam wskazać, że powiedzmy Zygmunt Balicki, prawda, u początków endecki w tym kierunku się w jakimś stopniu skłaniał, że były takie różne inicjatywy, no już mniej jest dużo znaczące, tam powiedzmy zadróżne, tak i tak dalej, ale to było mimo wszystko nacechowane pewnym, no, idącym w kierunku sztuczności racjonalizmem. Natomiast nie było w Polsce takiego ruchu politycznego, który byłby, wyczuwałby duszę, konstrukcję duchową przeciętnego Polaka i który byłby przez przeciętnego Polaka odbierany jako coś naszego. No i moim zdaniem właśnie Ruch Kamracki z tymi swoimi autonomicznymi grupami tworzącymi się w różnych miejscach Polski, wyrastającymi jak grzyb po deszczu, ze swoją symboliką, ze swoim odwołaniem do mitu politycznego, do symboli, tak jak je na przykład Joseph Campbell definiował, czyli jako czegoś, co jest równocześnie znakiem i treścią. Tak właśnie ten symbol ognia, o którym powiedzieliśmy sobie wcześniej, jest przykładem takiego odwołania, co każdy z nas gdzieś tam czuje w głębi duszy, że to jest właśnie właściwa droga. Ja bym chciał, żeby Ruch Kamracki w tym kierunku poszedł. Oczywiście doktryna polityczna jest potrzebna. Już są, myślę, i z czasem pojawią się ludzie, którzy taką doktrynę będą wypracowywać, którzy zapewnią oprawę publicystyczną, oprawę powiedzmy taką, no, PR-ową temu środowisku, natomiast jeżeli ono ma rzeczywiście zmienić Polskę, to musi odzwierciedlać duszę narodową Polaka i ja się bardzo cieszę, że na dzień dzisiejszy Ruch Kamracki czymś takim jest. Radziłbym, żeby właśnie to pogłębienie się, zagłębienie się w polskości kontynuował. Ostatni wątek, który chciałem podjąć, to jest coś, co też już się pojawia w wypowiedziach, we stanowiskach Ruchu Kamrackiego, natomiast no, warto na pewno, myślę, to jeszcze wyeksponować. To jest oczywiście solidarność z różnymi ośrodkami, podmiotami, które zostały wypchnięte poza system, tak?
są ofiarami tego systemu. Mam na myśli, nie wiem, Palestyńczyków na przykład, czy różne ludy najechane przez Stany Zjednoczone, przez blok atlantycki. Już dziś na spotkaniach Ruchu Kamrackiego pojawiają się tak, no, Polacy syryjskiego pochodzenia, tak widziałem tam bodajże flagę Iranu nawet chyba na manifestacji, czy jakoś taką właśnie charakterystyczną dla Bliskiego Wschodu. No w każdym razie ten obok flagi rosyjskiej i flagi NRD. NRD-owskiej nie widziałem. Nie wiem, czy była też rosyjska. Jeśli była, to jakoś tam jest to uzasadnione faktem, że Rosja jest jednym z niewielu państw, które zachowują względną autonomię wobec projektu globalistycznego. No więc oczywiście również poza tym, że na polu takim właśnie elementarno-etnicznym wiąże nas z Rosją przynależność do rodziny ludów słowiańskich, to również fakt, że Rosja utrzymuje względną, jak powiedziałem, niezależność od projektu globalistycznego, skłania do tego, żeby zajmować stanowisko prorosyjskie. Natomiast niewątpliwie rzeczywiście ta taka jakby pozycjonowanie się jako alternatywa dla systemu globalistycznego, systemu liberalnego i równocześnie solidarność z tymi wszystkimi, którzy również się tak pozycjonują, jest czymś, co myślę, że wzmocniłoby przekaz Ruchu Kamrackiego i ten wątek również warto eksponować. Dziękuję bardzo. Tutaj ja myślę, że świadomość rozwoju Ruchu Kamrackiego ze strony, no, liderów, tak, czyli Olszańskiego i Osadowskiego jest, tak, bo była jakby propozycja powołania partii politycznej Narodowe Ruszenie Polski Grunwald właśnie na Wiecu pod Grunwaldem. No, z tego co Sadowski mówił tam w jednej z audycji, to jakby ta na ten, no, mamy sytuację taką, jaką mamy, ale mówię z okresu przed tutaj represjami, tak, przed aresztowaniem, no, ta koncepcja, no, nie została zrealizowana, tam nawet dosadnie mówił o tym, że jeszcze kamraci, powiedzmy, nie dorośli do tego. Natomiast, no, ewidentnie powinno prócz świetnie działających i właśnie obecnie nawet to widać, bo ten ruch się bardzo, bardzo mobilizuje w tej sytuacji nowej dla niego, tak? Wcale nie, jakby nie osłab, on jest dalej silny, nawet się umacnia moim zdaniem. Rozważa, co ma zrobić, tak, i to rozważa w sposób bardzo pogłębiony, stara się działać optymalnie, natomiast, no, ewidentnie, jeżeli ten ruch miałby, ponieważ on już jest, powiedział, masowy, różnie się szacuje liczbę kamratów, powiedzmy, od, bo to znowu, jak policzymy z rodzinami, tak, to myślę, że można już mówić o ruchu na poziomie chyba 100 tysięcy ludzi co najmniej, tak, jeśli nie więcej. Natomiast oczywiście, no, musi powstać taka partia, bo taki był też pomysł, żeby prócz wyborów samorządowych wystawić partię polityczną, która weźmie udział w wyborach do Sejmu i Senatu. I myślę, że właśnie przedstawiciele tych lokalnych stowarzyszeń, którzy by mogli jakby reprezentować te stowarzyszenia w partii i plus, no, osoby, które właśnie by mogły nadać temu ruchowi ideę, ideologię, dopełnić, tak, te właśnie bardzo pozytywne instynkty, czy jakby odpowiedzi na rzeczywistość, które są słuszne, tak, i właściwe, co i poza tymi didaskaliami, o których rozmawialiśmy, które te są może mniej istotne, bo trzeba zawsze zwrócić uwagę, że jeżeli jest, jak to mówi Wojtek, w kurw, no to on jest z reguły na coś, tak, i to jest swego rodzaju gniew ludu przeciwko jego ciemięstwom. No, takiego bym użył nawet sformułowania, bo tak, to jest prawda, tak? Mamy lud i mamy jego ciemięźców, ludzi, celebrytów,
ludzi, którzy powiedzmy no, dziedziczą pewne układy, tak, pewne jakby znamiące ich przywileje, tak, przywileje, co było właśnie też w Kaliszu eksponowane, bo te przywileje, nie jesteśmy państwem sprawiedliwym i w historii naszej i obecnie, tak, także myślę, że idzie to w dobrym kierunku, bo jeśli chodzi o masowość to i działanie i skuteczność i technikę tego, no idzie to w dobrym kierunku, natomiast rzeczywiście należałoby obudować to pewną no jakąś partią polityczną i jakimiś właśnie, bym powiedział, ideologami tego ruchu, no tak bym to określił. I to jest niewątpliwie potrzebne. No właśnie, potrzeba partii politycznej, o to chciałem właśnie zapytać. Myślę, że będzie też za chwilę po tej wypowiedzi, którą teraz proponuję na konkretny temat, możliwość zadawania też wzajemnych pytań, bo może koledzy tutaj siedząc obok siebie mają też do siebie jakieś pytania, żeby coś doprecyzować. Natomiast właśnie partie polityczne, no partią polityczną, która uchodziła za partię antysystemową w obecnym Sejmie jest Konfederacja. Jest to taka partia, która składa się z trzech komponentów głównych, prawda? Z Ruchu Narodowego, z partii Korwin oraz z partii Grzegorza Brauna, Korona, czyli teoretycznie narodowcy, liberałowie i tradycjonaliści. Mieszanka trochę wybuchowa, ale jak na razie 2 lata przetrwała w Sejmie. Natomiast gołym okiem widać, że Grzegorz Braun troszeczkę realizuje inną tematykę i inne problemy porusza, natomiast te pozostałe komponenty trochę inne, tak jakby się wstydzili podjąć na przykład temat, nie wiem, pandemii, segregacji sanitarnej i tak dalej, bardzo ważny przecież temat, a także tych spraw, na przykład trudnych spraw polsko-żydowskich, prawda? To, co Wojciech Olszański nazywa na przykład okupacją żydowską, która rozpoczęła się symbolicznie od statutu kaliskiego. I stąd moje pytanie. Po kolei do każdego tutaj z kolegów. Czy jest możliwa współpraca, czy te ciała są skazane na konflikt między Ruchem Kamrackim a Konfederacją? Bardzo ciekawe pytanie. Mamy tutaj przykład, jeśli chodzi o Konfederację, współpracy pewnych środowisk, jak pan redaktor słusznie zauważył, o nieco odmiennych poglądach na wiele spraw. Myślę, że tu przede wszystkim istotny jest cel, do którego zmierzamy. Konfederacja miała cel, żeby dostać się do parlamentu. I te ugrupowania, które tworzą Konfederację, no musiały przeanalizować sytuację, tak? Na ile mają szansę indywidualnie, czyli poszczególne partie, startować do parlamentu, a jaki będzie tego skutek, prawda? Myślę, że ocena była słuszna, no należało uwzględnić pewien kompromis i zjednoczyć się w postaci Konfederacji po to, żeby osiągnąć ten sukces, który niewątpliwie Konfederacja osiągnęła, bo wynik na poziomie 7% tworu, nazwijmy to tworu, który miał w momencie wyborów w zasadzie, ile to można liczyć, no niecałe 2 lata chyba, czy nawet 1,5 roku, no to można uznać za bardzo duży sukces. To pokazuje też, że jest zapotrzebowanie społeczne na to, żeby mówić innym głosem niż ta partia, która mieni się partią prawicową, a nią nie jest, czyli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Także dużo zależy też od jakby oczekiwań społecznych, tak? Tutaj te oczekiwania zostały wyrażone przez Konfederację. Natomiast Ruch Kamracki i Konfederacja, no tak przyglądając się temu, co się dzieje w parlamencie i temu, w jaki sposób Konfederacja realizuje swoje zapowiedzi przedwyborcze, no
Nie dziwię się, że tworzy się taki sceptycyzm ze strony wyborców Konfederacji. Oczywiście ona nadal ma poparcie, bo póki co jest jedyną formacją rzeczywiście prawicową w parlamencie. Także to poparcie na pewno będzie miała, dopóki nie wyrośnie jakaś nowa siła, która mogłaby Konfederację zastąpić, ewentualnie uzupełnić. Także Konfederacja w tej chwili myślę, że nie jest specjalnie jeszcze zagrożona spadkiem popularności, przynajmniej takim spadkiem, który by zaważył o tym, czy znajdzie się po przyszłych wyborach w parlamencie, czy nie. Natomiast jeżeli się pojawi realna siła, i tutaj myślę o ruchu kamrackim, to być może należałoby pomyśleć o jednak podjęciu innych działań i nawet, myślę, że ze strony Konfederacji, uznaniu tego, że ruch kamracki jest nową siłą, która myślę, że w naturalny sposób powinna... Forza nowa. Tak, myślę, że w naturalny sposób ona powinna uzupełnić Konfederację. Także, no bo rozbicie tutaj z kolei tego organizmu, tak, myślę, że to taki organizm jakiś jest, tak, gdzie są pewne partie, które wzajemnie się uzupełniają. Jeżeli byśmy doprowadzili niechcący do rozbicia Konfederacji, czy w ogóle tych środowisk na mniejsze ugrupowania, to tak naprawdę wszyscy na tym stracimy. Myślę o Polakach myślących narodowo-patriotycznie. Także raczej byłbym za tym, żeby Konfederacja i Ruch Kamracki w którymś momencie usiadły przy stole i spróbowały rozważyć wspólne startowanie do wyborów, a być może jakąś dłuższą współpracę. Jeżeli możliwe było tutaj uzgodnienie, dogadanie się w wielu kwestiach między narodowcami a partią Korwina i jeszcze tutaj Grzegorz Braun, to znaczy, że przy takim podejściu rozsądnym, politycznym, taki kompromis byłby możliwy. I tutaj marzy mi się, żeby w przyszłości doszło do takiego kompromisu też z udziałem kamratów. Myślę, że to, jeżeli kamraci w międzyczasie przed wyborami urośliby do takiej realnej siły, a mają taką szansę, to myślę, że może nie od razu po wyborach, ale w kolejnej kadencji te środowiska mogłyby powalczyć już o przynajmniej poważny udział w rządach. Jeżeli nie samodzielnie, to na pewno poważny udział w rządach. Ja wcześniej już o tym kiedyś mówiłem, nawet i w mediach, że Konfederacja, gdyby się utrzymała i wyraziście jakby pokazywała swoje stanowisko w stosunku do partii rządzącej, to w najbliższych wyborach miałaby szansę na wynik dwucyfrowy, a w kolejnych, jeżeli nadal by szła w tym kierunku, to mogłaby sięgnąć po władzę, przynajmniej spróbować powalczyć i to realnie. No w tej chwili na razie to zmierza jakby w złą stronę, tak? Ale tak jak mówię, jeżeli by się dało uzupełnić Konfederację o ten komponent kamracki i rzeczywiście wtedy kamraci by jakby kontrolowali cały twór, tak? Kontrolowali, żeby szedł w dobrą stronę, bo będzie to przecież poparcie już oddolne, szerokich mas społecznych, jak sądzę, no to wtedy mogłoby to rzeczywiście prawidłowo zafunkcjonować. Czyli namawiam, siądźmy przy stole, kamraci i konfederaci, i spróbujmy porozmawiać. Być może jeszcze to nie jest ten moment, tak? Bo ruch kamracki jest właściwie jeszcze na wczesnym etapie, mimo że tak jak kolega wspomniał, to już może być 100 tysięcy, no ale cały czas musi się budować, tak? Musi pokazać swoją siłę i wtedy będzie mógł też... Myślę, że wybory samorządowe pokażą, no właśnie, gdzie prawda? Moim zdaniem ruch kamracki może osiągnąć wynik poprzez te lokalne inicjatywy, lokalne komitety, nie gorszy od wyniku Konfederacji. I wtedy to na poziomie samorządowym, lokalnym może oznaczać, że trzeba się dogadywać. No tak, ja bym nawet powiedział, że ruch kamracki przy mądrym prowadzeniu, zastrzegam, miałby szansę na lepszy wynik w wyborach samorządowych niż partie polityczne, czyli tutaj Konfederacja jako pewna taka koalicja trzech partii. Także no, warto to wziąć pod uwagę, tak, i rozważyć, zakopać topór wojenny, odsunąć na bok pewne
różnice, a pomyśleć o interesie narodowym. Tak? On jest najważniejszy dla nas wszystkich środowisk patriotycznych i narodowych i tak trzeba myśleć. Tak? Nie kierować się jakimiś swoimi tam prywatnymi poglądami czy środowiskowymi, tylko raczej szerzej, tak? Potraktować Polskę jako nasze dobro, a naród polski jako naszych braci, tak? Czyli starajmy się dogadywać i chociaż w rodzinie też to różnie bywa, ale jeżeli siądziemy razem i przedyskutujemy za i przeciw, to na pewno dojdziemy do jakichś konstruktywnych rozwiązań. Tego bym życzył nam wszystkim. Czyli naszą partią jest Polska. Polska, tak. Znaczy naszym domem, a partią niech będą wszyscy Polacy myślący patriotycznie i narodowo. Ja bym przede wszystkim uważam, że rzeczywiście jest za wcześnie, żeby snuć jakieś takie ambitne plany polityczne, no bo przecież pamiętajmy, proszę Państwa, że lider kamratów znajduje się w areszcie w tej chwili i musimy myśleć o tym, żeby to środowisko przybierało na sile i okrzepło w swoich strukturach. Następnie dopiero możemy snuć plany bardziej ambitne, natomiast ja zawsze byłem, szczerze mówiąc, sceptyczny wobec projektu Konfederacji jako połączenia libertarian i takich właśnie demoliberalnych narodowców, ponieważ to, proszę Państwa, zaowocowało jakby zmajoryzowaniem ideologicznym tej formacji właśnie przez libertarian, których językiem zaczęli się wypowiadać narodowcy, przynajmniej na płaszczyźnie ekonomicznej. Z drugiej strony to, co było najlepsze w polskim libertarianizmie, czyli pewna antysystemowość z pozycji właśnie takich antyetatystycznych, indywidualistycznych, no ale mimo wszystko nieprzejednana niechęć do establishmentu demoliberalnego została z kolei wyciszona ze względu na presję właśnie narodowców uformowanych przez no, w sposobie myślenia zaszczepionym im przez Romana Giertycha i następnie Krzysztofa Bosaka. W związku z tym ja osobiście uważałem, że na przykład no, kwestia imigracji, prawda, to bardzo się tutaj w którymś momencie w dyskusji publicznej pojawiło, że libertarianie konfederaccy mówili, że trzeba się kierować przede wszystkim potrzebami rynku pracy. Z kolei po narodowcach moglibyśmy oczekiwać, że jakiś element właśnie etnicznej homogeniczności i solidarności wewnątrz wspólnoty politycznej będzie tutaj znaczący. No, jak wiadomo, jakby efekt tej dyskusji wewnętrznej był najgorszy z możliwych, czyli że obydwie strony wyciszyły swoje stanowisko i Konfederacja nie zajęła wobec tego problemu jednolitego stanowiska. Kolejna kwestia to na przykład Polacy żyjący poza granicami Polski, przede wszystkim ci pozostali poza naszą dzisiejszą wschodnią granicą. Tutaj też Korwin-Mikke mówił, że oni są w zasadzie obywatelami tych państw i jeżeli im się w nich nie podoba, no to powinni wrócić, znaczy powinni przenieść się do dzisiejszego państwa polskiego. No oczywiście z perspektywy człowieka jakoś określającego się mianem nacjonalisty, identyfikującego się z pryncypiami nacjonalizmu, to jest nieporozumienie, ponieważ Solidarność Narodowa zakłada również solidarność wobec naszych rodaków poza granicami Polski. Zakłada aktualność tego hasła jednego narodu ponad granicami. Zwłaszcza gdy mówimy o Polakach, którzy poza granicami Polski nie znaleźli się z własnej woli, ale ze względu na to, że państwo polskie w którymś momencie swojej historii okazało się zbyt słabe, żeby im zapewnić możliwość życia w własnym państwie narodowym. No, w związku z tym istnieją takie, proszę Państwa, kwestie, które no, dzielą fundamentalnie libertarian od narodowców i jeżeli narodowcy chcieliby, jeżeli mówimy o, powiedzmy, zaistnieniu, perspektywie zaistnienia i potrzebie zaistnienia jakiegoś ruchu, który miałby charakter programowo i ideowo nacjonalistyczny, czy nie wiem, tożsamościowy, czy jakoś czerpiący z obozu narodowego, no to nie może być to ruch impregnowany ideologią libertariańską. W związku z tym, o ile jakby celowe, zasadne, rozumiem tutaj jakby koncepcję stojącą za startem ze wspólnych list wyborczych do Sejmu, bo to rzeczywiście pozwoliło zarówno ruchowi narodowemu, jak i
libertarianom od Korwina zdobyć miejsca w parlamencie, no to już kolejnym krokiem moim zdaniem, i tutaj mówiłem o tym kiedyś na antenie, powinno być założenie dwóch kół poselskich, jednego narodowego, drugiego libertariańskiego, dzięki czemu każda z tych grupek mogłaby mówić własnym głosem. Nie? A co z Grzegorzem? Myślę, że no przy całym uznaniu dla takiego, powiedzmy, no antyestablishmentowości i antysystemowości pana Grzegorza Brauna, on w swoim kościu ideowym jest bardziej libertarianinem niż tradycjonalistą sensu stricte. Ja kiedyś miałem nadzieję, że Grzegorz Braun znajdzie się pod wpływem, nie wiem, pisarstwa na przykład Jacka Bartyzela, że nasiąknie jakąś taką katolicką myślą społeczną, katolickim solidaryzmem, ideami właśnie wspólnotowości rozumianej, tak jak się ją rozumie w obrębie cywilizacji łacińskiej. Natomiast no, wydaje mi się, że mimo wszystko nie sięgnął tego poziomu, że pozostał na poziomie takiej ontologii społecznej libertarianinem. Natomiast wracając do ruchu kamrackiego, no, ja myślę, że tutaj jeszcze pojawia się jeden czynnik. Otóż ruch narodowy moim zdaniem nigdy nie stał tak naprawdę po stronie antysystemu, tak? On chciał dla siebie znaleźć miejsce w systemie, w dzisiejszej oligarchii politycznej. Nie udało mu się to, jak wiemy, no bo jego perspektywy odnalezienia się w składzie przyszłego parlamentu są nader wątpliwe. Natomiast no, mi się wydaje, że ruch kamracki, jeśli miałby mieć jakiś sens, to jego celem powinno być obalenie tego systemu. Znaczy, nie chcę używać tutaj dużych słów, no ale po prostu rewolucja. Niekoniecznie rewolucja taka z karabinami czy z cepami, ale rewolucja rozumiana jako fundamentalna przemiana systemowa. Czy mogą nam w tym pomóc ludzie, którzy aspirują do wproszenia się w łaski tych, którzy systemu rządzili? No, być może incydentalnie tak, być może akcydentalnie tak, natomiast wiązanie się z nimi w jeden byt polityczny wydaje mi się, że jest bezcelowe. Ja może przytoczę taką konkretną sytuację, bo w województwie łódzkim środowiska narodowe poza ruchem narodowym wystawiły w ostatnich wyborach samorządowych własne listy i można porównać ich wynik w stosunku do wyniku ruchu narodowego. I to jest bardzo ciekawe, bo akurat stowarzyszenie, do którego należy, żeśmy wystawili listę Komitet Wyborców nazywające się Akcja Narodowa i jeszcze Romuald Starosielec wystawił też w województwie łódzkim listę Jedność Narodu. My otrzymaliśmy wynik 0,58% głosów, to było prawie 6 tysięcy głosów w skali województwa. Starosielec dostał chyba 0,3 coś, czyli razem jakby no prawie 1%, tak? Wydaje się to mało, no ale to była praktycznie, jak to się mówi, no name. Natomiast Ruch Narodowy otrzymał 1,3, tak? Także już różnica jest właściwie niewielka. No teraz nie ma, Ruch Narodowy nie wystawi list z przymiotnikiem narodowy, tak? Z wiadomych powodów. Natomiast no, porównanie naszego jakby tutaj oddziaływania, czy tego, pomimo tego, że powiedzmy to na nasze te stowarzyszenia tam działały ileś lat, no, ale ich wiedza na ich temat, czy przełożenie na to, że w ogóle no, coś takiego jest, no to było niewielkie. Także wydaje mi się, że potencjał ruchu kamrackiego jest bardzo duży. Natomiast wracając do pytania dotyczącego Konfederacja Ruch Kamracki, wydaje mi się, że wyrosło poza tymi wszystkimi granicami, wyrosła nowa granica etyczna, tak? No bo teraz mamy kwestie etyki, tak? Bo mamy ludzi więzionych przez reżim i mamy ludzi, którzy nie tylko powstrzymują się od komentarza, ale atakują jeszcze, tak? I to często w sposób haniebny. I również to są ludzie z Konfederacji, tacy jak chociażby Winnicki, Bosak. W związku z tym, no jednak wydaje mi się, że to rodzi duży, no taki nawet czysto
biorąc pod uwagę kwestie czysto ludzkie, tak, i etyczne, mur czy dół, tak, pomiędzy tymi ruchami. No, można sobie wyobrazić teoretycznie, że nie wiem, Ruch Narodowy wymieni liderów, no ale z drugiej strony sama struktura Ruchu Kamrackiego jest dokładnym przeciwieństwem struktury Konfederacji, bo Konfederacja to jest odgórna organizacja, gdzie tłumi się, można powiedzieć, inicjatywę ludzką, jeżeli nawet to się ją gdzieś do jakichś zewnętrznych klubów Konfederacji przesuwa. Natomiast no, w przypadku kamratów, no to przede wszystkim ono się opiera na inicjatywie, tak? Tutaj każdy człowiek, który ma inicjatywę, każdy identyfikujący się z tym ruchem, no ma pełne pole działania, tak? Co powoduje niesamowitą dynamikę i też no jakieś więzy międzyludzkie, bo ludzie się poznają w działaniu, tak, a nie w jakichś tutaj, nie wiem, gadaniu czy zagrywkach. Także no, wydaje mi się, że to jest pewien problem. Natomiast no, jeżeli coś takiego miałoby powstać, to tylko taktycznie, tak, bo sobie nie wyobrażam, żeby po prostu była możliwość współpracy tych dwóch środowisk, bo libertarianizm, liberalizm jest dokładnym przeciwieństwem tego, co to jest coś, z czym kamraci walczą, tak? Także wydaje mi się, że raczej będzie tak, że ruch kamracki będzie szedł w górę. Powiem więcej, że każdy dzień trzymania Olszańskiego, Sadowskiego i Rybaka, no powiedzmy, wymijmy jego nazwisko, no bo mu się to należy, no to jest wzmocnienie tego ruchu, tak? Czyli ci, co go trzymają, nie zdają sobie sprawy, jak ten ruch wzmacniają. Czyli dla nich, z ich perspektywy, byłoby najlepiej, żeby im szybciej, tym lepiej dla nich, żeby wypuścili Olszańskiego, bo Olszański, jak wyjdzie, to on nie będzie musiał przeklinać, on nic nie będzie musiał mówić. Wystarczy, że wyjdzie, tak? Także no, ja jestem dobrej myśli, tym bardziej, że ruch kamracki jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowany i tutaj myślę, że system odczuje tą presję tego ruchu już niedługo, tak? Także no, wydaje mi się, że ruch kamracki będzie szedł do góry, a Konfederacja, która bardziej się skupia na liderach, li tylko, będzie jednak spadać po równie pochyłej w dół. Czego im zresztą, szczerze powiedziawszy, życzę. Ostatni temat, który chciałem wrzucić, to jest temat mediów. Zauważmy, że zarówno media głównego nurtu, związane z tak zwanym popisem, jak i media no, internetowe, społeczne, różnych odcieni, poczynając od mediów narodowych, które haniebnie zaatakowały zaaresztowanych, w mniejszym stopniu, ale też bardzo złośliwe komentarze w telewizji Tomasza Zomera, między innymi z udziałem Stanisława Michalkiewicza, nieprzychylne, takie troszeczkę podśmiewanie się w telewizji w Realu 24, która tak, a nie inaczej zareagowała na wydarzenia w Kaliszu, może nie przez przypadek nazywana jest w Izraelu 24. No nie mówię już o telewizji jawnie proizraelskiej i proamerykańskiej, jaką jest telewizja Iść Pod Prąd z Lublina, która podobno też jest prawicowa, no ale tak naprawdę ona jest bardziej pisowska, partyjna niż prawicowa. No z pism, no, to wiadomo, i ten kwartalnik Magna Polonia i wychodzący co dwa tygodnie tygodnik Myśl Polska również negatywnie się odnieśli. Tak naprawdę ciężko znaleźć media, które by się wstawiły za aresztowanymi kamratami.
Czy to nie wynika z tego, to jest moje pytanie, że to jest zupełnie nowa forma, taki happening polityczno-artystyczny, wyreżyserowany, moim zdaniem bardzo atrakcyjnie podany, to jest pewne nowum i jest to zupełne przeciwieństwo tej nudnej, takiej gabinetowej, demoliberalnej polityki, jaką uprawiają no praktycznie wszyscy z tego tak zwanego głównego nurtu, czy to w parlamencie, czy poza nim. Zanim odpowiem na to pytanie, króciutko jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co mówił kolega Makowski. Oczywiście, tak, ja jeżeli, no można powiedzieć otwarcie już, krytykuję ruch narodowy, to mam na myśli przede wszystkim, właściwie tylko w tej chwili aktualnych liderów tego ruchu. Uważam, że ruch narodowy jako całość, czyli ci działacze na niższych szczeblach, to są ludzie bardzo wartościowi i którzy powinni tak naprawdę zmienić liderów. Jeżeli chcą w przyszłości jeszcze coś znaczyć, to zdecydowanie z innymi liderami. Natomiast była też mowa tutaj o ruchu kamradzkim, który miałby się w pewnym momencie przekształcić w partię polityczną. Jeżeli tak by miało być, no to myślę, że wtedy warto by było też jakoś w jakiś sposób zagospodarować, nazwijmy to, środowiska ruchu narodowego, czyli na pewno trzeba będzie wtedy usiąść i jednak porozmawiać. No co do oczywiście tutaj Korwina, no to rozumiem, że jest bardzo dużo rozbieżności, ale jeżeli nazwijmy to taka nowa konfederacja z ruchem kamradzkim ma być realną siłą, to tak naprawdę musi wyrosnąć przynajmniej do kilkudziesięciu procent, żeby mogła przekonać jeszcze wyborców Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby zmienili swoje poglądy, no, opcje i głosowali na te środowiska kamradzkie, narodowe. Tak? Czyli tutaj no, warto to też mieć na względzie. Jeśli chodzi o media, no media pokazały tak naprawdę, myślę, że wszystkie media odkryły się w tej sytuacji, o której mówimy, i okazało się, kto tak naprawdę tymi mediami steruje, a na pewno kto ma bardzo duży wpływ na przekaz medialny. Widać tutaj, że środowiska, powiedzmy, no mówiąc wprost, izraelskie mają tutaj najwięcej do powiedzenia. Weźmy pod uwagę to, że po wydarzeniach w Kaliszu odezwały się głosy, czyli wręcz no, taki krzyk niemalże, prawda, co to się wydarzyło, jakie to straszne rzeczy tam się działy, prawda, i że środowiska narodowe, to czyli środowiska międzynarodowe, czyli jakieś media międzynarodowe tutaj, międzynarodowe w sensie szerszym, tak, czyli z innych państw, media się odezwały, że prawda, w Polsce mamy do czynienia z antysemityzmem i warto zauważyć, że narracja była początkowo taka, że różne media z różnych krajów, tak? A w momencie, kiedy ja osobiście zagłębiłem się w tą sytuację, starałem się dociec, które media i w których krajach, to tak naprawdę, być może źle sprawdzałem, ale znalazłem informacje o dwóch mediach izraelskich, także to pokazuje, że to wzburzenie medialne za granicą, to tak naprawdę było wzburzenie w Izraelu i być może też niektóre media amerykańskie podchwyciły tę narrację. Także i wychodząc jakby naprzeciw nim, władze polskie, myślę tutaj przede wszystkim o ministrze spraw wewnętrznych i administracji, zareagowały tak, jak należało się spodziewać po tym rządzie, czyli zareagowały w sposób taki, bym powiedział, podobny jak te media, czyli takim histerycznym bardzo, nie bez jakiegoś takiego, bez żadnej refleksji, tak? Przede wszystkim, jeżeli jest tutaj nacisk ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych, no to nasi ministrowie i nasze no, formalnie, tak, polskie. Przepraszam, tak? Dodam jedno. Wszystkie media, tak, i wszyscy jakby politycy jakby z jednego wzornika czerpali informacje, tak, dostali wykładnie, jak mają mówić. Dosłownie, ja to śledziłem. Wszystkie artykuły, jakie były i wszystkie audycje
wyszły jakby spod tego samego, że tak powiem, sejfamy matrycy. No właśnie, i to pokazuje tak naprawdę... Czyli się potwierdza to, co mówi Wojtek Olszański, że żyjemy w takim kraju, no kraju, gdzie jesteśmy no właściwie ludnością podległą, a no jakiś okupant tutaj funkcjonuje, tak? No bo nie da się tego zracjonalizować inaczej. Tak? No oczywiście, takie można mieć wrażenie, odczucia i myślę, że one są słuszne, że znaczy myślę, no my chyba tutaj wszyscy jesteśmy przekonani co do tego, że tak jest, że nie mamy pełnej suwerenności i tak naprawdę kierunek działania rządu tak wyznacza zagranica, tak? Nie będę już określał, która, być może kilka ośrodków, ale na pewno najsilniej w tej chwili ośrodki amerykańskie i izraelskie. Także to musimy mieć na względzie. Natomiast media, no po pierwsze trzeba wiedzieć, kto finansuje media, a po drugie, kto tak naprawdę w tych mediach pracuje i trzecia opcja jeszcze, kto jakie interesy realizuje, prawda? No co jest poniekąd związane też z finansowaniem. Czyli reasumując, nie dziwi mnie taka reakcja mediów głównego nurtu, bo one są wiadomo w czyich rękach. Natomiast przykre jest, nawet bulwersujące to, że te media, które mienią się prawicowymi, myślę tu o W Realu, czy Media Narodowe, czy media Zomera, Tomasza Zomera, w taki sposób zareagowały. To pokazuje, że środowiska narodowe, czy te, no szerzej może to bardziej po prawej stronie, są rozgrywane, a być może już po prostu rozbite, tak? I każdy realizuje swój jakiś, swój interes bieżący, tak? Nie myśląc o tym, co w przyszłości, nie patrząc tak bardziej w przód, perspektywicznie, tak? Bo jeżeli teraz mówimy takim głosem, mówię o tych mediach, tak? No to tracą one zaufanie i tak naprawdę pozycjonują się po tej stronie prorządowej, a nie antysystemowej i na pewno nie narodowej. Co do mnie, to ja zresztą mówiłem tutaj już na antenie wcześniej o tym, uważam, że ta historyczna reakcja środowisk związanych, nie wiem, postkorwinowskich czy około korwinowskich wynika no, z podstawowej sprzeczności ideologicznej, jak tutaj zresztą kolega Makowski wskazał, pomiędzy ruchem kamrackim a no, pewnym paradygmatem politycznym, w którym poruszają się libertarianie, gdzie właśnie podstawowym punktem odniesienia jest abstrakcyjna jednostka. I nie spodziewałbym się, że na przykład pan Stanisław Michalkiewicz mógłby zareagować inaczej, bo on po prostu jest libertarianinem sam. Strasznie krytykuje, tak? I też śmieje się, tak? Szydzi tutaj. No też dochodzą, prócz czynników powiedzmy ocennych, dochodzą no, czynniki takie ludzkie, czysto ludzkie, tak? No dla mnie człowiek, który szydzi z człowieka, tak jak mówi Grzegorz Braun, że jest zagrożone życie Olszańskiego i Osadowskiego, tak? I ja w to wierzę, bo nie takie rzeczy się działy, tak? I teraz ktoś sobie z tego szydzi, no to teraz jest pytanie, kim jest ten człowiek? No, dla mnie taki człowiek jest po prostu, ja mam długą pamięć i takich rzeczy nie zapominam i kamraci też nie zapominam. My mamy tutaj kanał, bo żeśmy założyli stowarzyszenie w Łodzi, Łódzki Ruch Oporu, Kamraci Ziemi Łódzkiej, proszę na Facebooku zobaczyć, tam żeśmy zamieścili wiele materiałów o takich osobach jak Sumliński, jak właśnie Sommer, Michalkiewicz, Bosak i inni, czyli tak zwana loża szyderców, tak? Loża szyderców, tak jak mówię, no to jest na takiej zasadzie, można porównać, jak ktoś chodził do szkoły i kogoś, że tak powiem, bili, tak? No to człowiek, jak miał jakiś honor, no to bronił tak słabszego, a oni jeszcze go kopią. Tak? Także, no właśnie, no i tutaj chciałem nawiązać do tego elementu. O czym my w ogóle mówimy, nie? Znaczy jedna sprawa to jest rzeczywiście jakość moralna, powiedzmy, tych krytyków, którzy w wielu przypadkach okazali się no, szorować poziomem po dnie, tak? Natomiast z drugiej strony ja bym się, tak jak sobie tutaj wcześniej powiedzieliśmy o tych różnicach między wspólnotowym, jednak solidarystycznym paradygmatem,
paradygmatem narodowym, a indywidualistycznym paradygmatem libertariańskim. Nie spodziewał się jakiejś wyjątkowej solidarności ze strony czy to demoliberałów, czy libertarian, bo po prostu zbyt duże są różnice w, powiedzmy, antropologii politycznej, tak, w ogólnie, ogólnoparadygmatyczne. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego jakby wątku żydowskiego, czy też jakiegoś wątku covidowego, który się zarzuca, że to jest takie, powiedzmy, no niepoprawne politycznie, także źle się sprzedaje w mediach, że co powie zagranica. No to właśnie jakby to, co powiedziałeś wcześniej o tej szkole, tutaj jest dobrym punktem odniesienia, no bo proszę Państwa, jeżeli sobie przypomnimy, czy wyobrazimy jakieś swoje lata szkolne, w których no, mieliśmy do wyboru, tak, czy pozwolimy komuś, dajmy na to, podśmiewać się z siebie, czy jakoś być przezywanym przez kogoś, czy zareagujemy na to w sposób taki stanowczy, asertywny, agresywny, no to oczywiście tutaj myśl, która się nasuwa, jest taka, że ten, kto pozwalał się obrażać słownie na przykład, czy być obiektem pośmiewiska, musiał się liczyć z tym, że kolejnym krokiem będzie popychanie na korytarzu, jeszcze kolejnym będzie bicie, jeszcze kolejnym będzie zabieranie na przykład jakichś przedmiotów, które ze sobą nosimy, nie wiem, kieszonkowego czy kanapek. No i tak wyglądają mniej więcej relacje polsko-żydowskie, prawda? Ci, którzy mówią, że powinniśmy wyciszyć przekaz w stosunku do Żydów, ponieważ jeżeli on będzie wyrazisty, to będziemy się musieli liczyć z gwałtowną reakcją ośrodków żydowskich, najogólniej ujmując, zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami, no nie biorą pod uwagę takiego podstawowego faktu, że jeżeli pozwolimy sobie na takie drobne uszczypliwości, drobne formy presji czy agresji, tak jak to robił, miało miejsce pod rządami PiSu, gdy, prawda, zmieniono w pośpiechu ustawę o IPN-ie, która się nie podobała Żydom, gdy wyciszano, gdy na przykład Polska na wszystkich kolejnych posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych głosowała po myśli państwa Izrael, no to będziemy musieli się liczyć z tym, że ta presja ze strony Żydów, ze strony Stanów Zjednoczonych będzie coraz silniejsza, oczekiwania będą i roszczenia będą coraz większe i wreszcie one nam zaczną realnie szkodzić. Zatem ci wszyscy, którzy mówią, że ten wiec w Kaliszu był czymś niepolitycznym, był właśnie happeningiem, był jakąś formą takiego psychicznego samodowartościowania się, ale bez przełożenia na realną politykę, fundamentalnie się mylą, dlatego że sam fakt, że uczestnicy tego wiecu no, zademonstrowali, że polska wspólnota polityczna powinna być bardziej asertywna w stosunku do Żydów niż jest obecnie pod rządami PiSu, czy nawet w wypowiedziach liderów właśnie tej partii Ruch Narodowy, reprezentowanej dziś w Sejmie, którzy też unikają, jak powiedzieliście wcześniej, wszelkich odniesień do problematyki żydowskiej, jest już, stwarza pewien realny fakt polityczny, to znaczy stwarza pewną barierę przeciw jeszcze dalej idącym roszczeniom, stwarza pewien pancerz polityczny wobec ulegania takim roszczeniom. Ci, którzy krytykują to postępowanie, ten wiec w Kaliszu, nie rozumieją moim zdaniem pojęcia właśnie mitu politycznego, pojęcia takiej nieracjonalnie rozumianej polityki, która w myśleniu no, naukowym, w naukach społecznych jest obecna gdzieś tam od przełomu XIX i XX wieku, co najmniej mówiłem o tym w jednej z poprzednich audycji, że tacy czołowi myśliciele, nie wiem, Bergson, Nietzsche, prawda, nawet Darwin czy Karol Marx wskazywali, że zachowaniami społecznymi i zachowaniami człowieka nie rządzi rozum. Tak paradygmat oświeceniowy został przez nich sfalsyfikowany, w kolejnych dziesięcioleciach wręcz zdruzgotany. I ci, którzy nie dostrzegają faktu, że ważne są mity polityczne, po prostu no, zajmują takie stanowisko, jak ktoś, kto dzisiaj by bronił idei płaskiej ziemi. Po prostu racjonalizm polityczny i oświecenie jako ideę oświecenia, jako pewnego klucza do rozumienia zjawisk społecznych zostały już sfalsyfikowane przed ponad 100 laty. Dobrym porównaniem jest to, właśnie jak mówimy o micie politycznym i o
racjonalności, no to na przykład mamy dzisiaj postać na przykład świętego Mikołaja, tak, który jest tym jakimś tam kreacją Hollywoodu. A postać na przykład świętego Mikołaja na przykład w prawosławiu i w kulturze rosyjskiej, tak? Słynna praca Uspieńskiego na ten temat, tak? Gdzie ten święty Mikołaj jeszcze nabiera jakichś tam elementów właśnie przed jeszcze, bym powiedział, chrześcijańskich, i staje się jakimś, no, prawie na poziomie Boga jest, tak? I to generalnie chodzi o to, że po prostu nie da się zbudować na racjonalizmie rzeczywiście bez jakiejś opowieści, bez jakiejś przekonania, tak? Do jakiejś, ja nie mówię, żeby tworzyć mit polegający na tym, że on jest niewłaściwy czy nieprawdziwy. No on nie będzie precyzyjny, ale on oddaje pewne intuicje i pewną prawdę oddaje, tak? Ale nie w formie, tak jak ktoś kiedyś właśnie w tej dyskusji na temat artykułów Myśli Polskiej napisał, że przecież nikt się nie będzie zastanawiał na tym, co Dmowski napisał w 1630 roku przed naszą erą, tak? No więc dochodzimy tutaj do takiego spostrzeżenia, no, że jednak, nie wiem, napisanie kolejnej ustawy, czy wyprodukowanie nawet kolejnego czołgu, tak, czy nawet założenie kolejnego przedsiębiorstwa nie zastąpi nam przemiany mentalnej. To, co robi Olszański, moim zdaniem ma przede wszystkim wartość tej jego działalności leży w przemianie mentalnej, w odwołaniu właśnie do poczucia dumy, tak, poczucia wspólnoty. Dokładnie. I na tym chyba zakończę, bo najlepiej podsumowałeś to, co chciałem wyrazić. Panie Marcinie, jeszcze coś? Jeszcze jesteśmy na tym? Tak? Naprawdę? Jesteśmy? Coś jeszcze ma powiedzieć, to powiem. Nie no, a propos może tych no, spraw medialnych, no bo to rzeczywiście to chyba było, to że politycy się tak, a inaczej wypowiedzieli, można się było spodziewać, ale że media, które uważają się za wolne media i starają się być bezstronne, no to było skandaliczne. Mnie najbardziej w tym wszystkim zastanawia właśnie to, co już wcześniej mówiłem, że wypowiadanie się na temat środowiska, którego się nie zna, którego się zna powierzchownie i nie chce się nawet poznać, o tak bym to określił, bo na przykład, przepraszam, ale wrócę jeszcze do Przemysława Piasty. Był u nas w Łodzi, ja się wypowiedziałem na temat, niedawno był, wypowiedziałem się na temat kamratów, zmienił temat rozmowy, tak? Mówiłem, że byłem pod Grunwaldem, nie interesowało go to, tak? W Myśli Polskiej nie było na ten temat żadnego artykułu, nie zauważyli nic. Już abstrahuję od tego, czy się z tym zgadzali, czy nie, ale nawet z perspektywy, no bym powiedział, nawet rzetelności dziennikarskiej. Ale nawet nie rzetelności, z badania zjawiska, tak? Co to w ogóle jest, tak? Że ich to nie interesuje, no bo nie wiem, mucha przeleci w Kurdystanie i to będą analizować, nie? I nie mówię, że źle, bo bardzo dobrze, że będą analizować. A tym bardziej na Kremlu. No tym bardziej, ale chodzi o to, że no, musimy wiedzieć przede wszystkim, co się dzieje w Polsce, tak? Co się dzieje dookoła nas, co się dzieje obok nas, no bo jeżeli my nie będziemy wiedzieli, co myślą ludzie, przeciętni Polacy, a jeszcze ci, którzy się angażują w działalność społeczną, bo ja uważam, że kamraci są najlepszym typem dzisiaj ludzi, bo wskażcie mi, gdzie jest środowisko, które się angażuje społecznie, w skali masowej. Ja nie znam takiego środowiska. Mówię zupełnie, no oczywiście możemy powiedzieć, że są te środowiska lewackie czy lewicowe, tak, jakieś tam związane z jakiś młodzieżowy strajk klimatyczny i tak dalej. No to tylko, że to w to są pompowane grube
setki milionów, tak? To nie jest autentyczny ruch, to jest ruch wyreżyserowany przez władców tego świata, tak? Może ktoś tam się z tym utożsami i tak dalej, no ale nie wychodzi to od dołu. Nie jest to ten vox populi, który po prostu no, jest wkurzony na sytuację pandemiczną. Kolejna rzecz jeszcze powiem, uważam bardzo istotna, że gdyby nie taka działalność, jak prowadził Olszański, to byśmy być może już w sierpniu mieli lockdown, tak, bo do którego się przymierzał Niedzielski. Ten opór w stosunku do właśnie dzisiaj już absurdalnych, tak, porównania z tym, co było w zeszłym roku. No, mieliśmy o wiele mniej tego wszystkiego i mieliśmy lockdown, tak. Widać, że to jest nienaukowe, jest to absurdalne, a ma rację bytu, tak, czy jest dalej promowane. Natomiast no, w Łodzi taki jest doktor Kuna, który na przykład się wypowiedział, znany lekarz, tak, który się wypowiedział, że na przykład noszenie maseczek powoduje brak odporności człowieka, no bo po prostu jakby nie jest wtedy w mniejszym stopniu jest wystawiony na jakieś tam wirusy, co powoduje, że izolacja też powoduje, stres powoduje i w efekcie ten wirus go prędzej czy później dopadnie, tylko że on będzie słabszy w tym wszystkim, bo w sztuczny sposób się, jakby to powiedzieć, odizolował. No ja się tutaj nie wypowiadam, ale widać ewidentnie, że coś jest suflowane. Natomiast to, co zrobił Olszański, to on jakby, ja to gdzieś napisałem, że czapką, a właściwie furażerką przykrył Sochę, przykrył jakiegoś Tanajno, przykrył ludzi, którzy, już nie mówiąc o tej Siarkowskiej, która, czy Pospieszalskim, którzy ewidentnie są jakąś tam fałszywą plagą PiS-u w tej sprawie, i skierował ten i rozszerzył ten protest społeczny nie tylko ze spraw covidowych, tak? Nie narażając jednocześnie ludzi, bo Tanajno przecież tych ludzi narażał na te 30 tysięcy i tak dalej, tak? Natomiast Olszański zawsze podkreślał, że słuchajcie, podchodźmy na spokojnie do policji, tak? To oni muszą pewne rzeczy zrobić, tłumaczmy im, natomiast no, nie wystawiajmy się na jakieś walki i na te podobne rzeczy, czyli to, to jak się w tej chwili zachowuje ruch kamracki, to tylko świadczy o tym, że jest właśnie dokładnym przeciwieństwem tych powierzchownych opinii osób, które go nie znają, bo nie prowadzi żadnych ruchów, nie prowadzi żadnych paleń, tak jak też pisali koledzy narodowcy, że będą palone dalsze. Zresztą o czym mówimy? No, tam w tej audycji ostatniej to nie występował nie występował Wojciech Olszański, ale Witold Olszański, tak a propos, nie? No właśnie. No I straszą, że będą kolejne oryginały statutu Kaliskiego palone. No tak naprawdę w tych paleniach i w tej narracji covidowej podstawowe chyba znaczenie ma, że obydwa te czynniki, czyli stosunek do obostrzeń tak zwanych pandemicznych i stosunek do kwestii na rzet, stał się miarą stosunku do systemu, prawda? Nie ma znaczenia, czy wtórne jest to, jaką tam naprawdę Żydzi odgrywają rolę polityczną, czy odgrywali historyczną. Podobnie myślę, że gdzieś tam pozostawić naukowcom możemy dyskusję nad zjadliwością wirusa SARS-CoV-2, natomiast no niewątpliwie to się, obydwie te kwestie stały się sztandarem systemu, który służy rozbudowie tego systemu, ekspansji jego na kolejne obszary naszego życia, kolonizowania kolejnych obszarów naszego życia. No i fakt, że właśnie te kwestie sprzeciw wobec tej kolonizacji ideologicznej znalazł się na sztandarach ruchu kamrackiego, jak najlepiej o nim świadczy, moim zdaniem. Ja jeszcze może tutaj nawiążę do jakichś wcześniejszych wątków, tak w ramach podsumowania. Mi się w tej inicjatywie spodobał jej taki rys, powiedzmy,
męski, nazwijmy to, mam na myśli... Tam jest dużo kobiet. Unikanie... Ale to są kobiety z jajami. W momencie, gdy Donald Trump już przegrywał ostatecznie swoją walkę o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, pamiętamy, że w Białym Domu pojawili się takie charakterystyczne osobniki tam z brodami długimi, prawda, w butach, traperach i tak dalej. No i wówczas, co ciekawe, ci, którzy dzisiaj krytykują ruch Olszańskiego z właśnie tygodnika Myśl Polska, byli wręcz zachwyceni tym aktem, prawda? Publikowali na swoich profilach na Facebooku zdjęcia tych postaci, mówili, że to jest prawdziwa Ameryka i tak dalej. Tymczasem, gdy coś analogicznego w gruncie rzeczy pojawiło się w Polsce... Tylko, że nie takiego cudacznego. Właśnie, tylko bardziej takiego odpowiadającego naszej kulturze, naszemu poziomowi. Tam są przedsiębiorcy, są kierowcy tirów, no są normalni ludzie, których do tej pory nie było w polityce. Przekrój narodu, prawda? Przekrój całego społeczeństwa. Przy tym ludzie jeszcze nie oszlifowani, nie, można powiedzieć, nie skrzywdzeni przez system, tak? W odróżnieniu od tych, którzy angażowali się na przykład w różne inicjatywy takie parlamentarne, posługujące się odwołaniami do szyldów narodowych. No więc w momencie, gdy coś takiego się pojawiło, ci sami ludzie, którzy kiedyś chwalili taki oddolny, populistyczny ruch w Stanach Zjednoczonych, zaczęli atakować jego odpowiednik w Polsce, co jest oczywiście zupełnym nieporozumieniem. Ja się osobiście cieszę, że ten wizerunek takiego ulizanego, ugładzonego narodowca, którego symbolem stał się chyba Krzysztof Bosak, w ruchu kamrackim nie znalazł swojego przełożenia, że właśnie Wojciech Olszański to jest ten, który posługuje się takim konkretnym językiem, posługuje się konkretną symboliką, widzimy go na koniu, widzimy go w furażerce, to jest coś, co moim zdaniem jakoś nadaje wigoru tej inicjatywie. Na przykład właśnie, więc tutaj oceniałbym te elementy jak najbardziej pozytywnie. No ale nie widzieliśmy Wojtka w Tańcu z Gwiazdami. I mam nadzieję, że nie zobaczymy żadnego kamrata w takich właśnie okolicznościach. Mogę jeszcze ważną rzecz na koniec powiedzieć? No właśnie, zbliżamy się do końca. Jeżeli są jeszcze między kolegami jakieś pytania wzajemne, to bardzo proszę zadać. Ewentualnie ostatnie, że tak powiem, wypowiedzi. Proszę bardzo. Jestem przekonany, tak, że też ten ruch jest bardzo dobrze planowany. Na przykład nie ma sytuacji, że tych ludzi się gdzieś wypuszcza, robi się takie puste przebiegi. Jest to optymalizowane. Jeżeli były demonstracje, to były odpowiednie przerwy między tymi demonstracjami, tak, żeby ludzie nie będą co parę dni gdzieś jeździć, bo to jakby nie ma sensu. A przecież jestem przekonany, że następne tematy, tak, bo mamy przecież ten pakiet CO2, tak, mityczne ocieplenie klimatu, mamy ideologię LGBT, tak, mamy ideologię związaną z innymi po prostu narzuconymi sztucznymi kwestiami, czy likwidacja energetyki, tak, węgla w Polsce. Te wszystkie sprawy społeczne, jestem przekonany, w następnej kolejności również się nimi zajmie ruch kamracki na skalę masową i zwróci na to uwagę. Do tej pory było tak, że można było zrobić wszystko, tak? Można było zrobić wszystko i nikt się nie sprzeciwiał. Tak jak tutaj kolega Rafał Mosakowski pojedynkę gdzieś walczył przeciwko obecności wojsk amerykańskich, tak? To były forpoczty tego, czym jest teraz ruch kamracki. To właśnie to byli prekursorzy. Bo dzisiaj, jeżeli ruch kamracki by zorganizował, partia Zmiana, tak, tutaj próbowała. I dzisiaj, jeżeli byłoby hasło, na przykład, że idziemy tu, na Kalisz, na Sieradz za chwilę pewnie, czy na Borne-Sulinowo to już nie, tylko ten, coś tam, tak, wiemy o czym mówimy, to będzie, tak, bo po prostu ludzie się już tego nauczyli. Podkreślę też, że jest też świetna forma techniczna tych audycji, tak, sposób, w jaki robili te audycje, tam jest wszystko dopracowane. Może na koniec jeszcze bym przeczytał
coś, co na naszym, tutaj zachęcam, Łódzki Ruch Oporu, Kamraci Ziemi Łódzkiej, nasz fanpage facebookowy naszego stowarzyszenia, też mamy zebrania co środy. I tu taki mój dobry znajomy, no też narodowiec, Zbigniew Sekulski, no znana postać, która też należy do jakby środowiska osób myśli polskiej, tak, no popełniła pewien wpis, który uważam jest tak, no ja no to nazwałem piękny, artystyczny opis działania opis dziadów kalijskich, tak, tak to, i ten wpis się cieszy największą, w ogóle to jest hit, tak. Całkowicie słusznie. Całkowicie słusznie. I może go na koniec po prostu odczytam, bo on jest majstersztykiem. Zresztą kolega Zbyszek Sekulski, można sobie przeczytać w Wikipedii, to człowiek walczący jeszcze w poprzednim systemem, który potem zreflektował się, tak? No po prostu generalnie jest to wspaniały człowiek, którego znam osobiście. I przeczytam może, chyba że jeszcze ktoś jeszcze chce coś powiedzieć, bo chciałbym po prostu tym zakończyć, bo jest to wspaniały opis tego wydarzenia, które miało miejsce w Kaliszu. To ja może jedno zdanie tylko powiem, że ta struktura, nie wiem, odwoływanie się do watach wilczych, tak właśnie, czy tak jak nazwałeś założone przez siebie Stowarzyszenie Łódzki Ruch Oporu. Tak jak jest Śląski Ruch Oporu organizujący jest Katowice, tak? To jest było też, nawiązanie. Też jest to bardzo fajne. To jakby w tym kierunku bym radził iść, bo to właśnie nadaje takiego takiego sympatycznego właśnie sznytu antysystemowego i też treści antysystemowej, no bo symbole, jak wiemy, kształtują nasz sposób myślenia i również naszą rzeczywistość. W związku z tym to jest bardzo dobre. I to było w zasadzie... To było ostatnie słowo Ronalda. Czy, panie Mariuszu, coś, dwa słowa? No, ja tu mogę tylko dodać, że to, co robią Marcin i Wojciech, to jest bardzo racjonalne, odnosi się do bieżących problemów, wszystkich właściwie po kolei, i spełnia oczekiwania kamratów, tak? Oni właśnie tego chcą, żeby otwartym tekstem mówić o tym, co się dzieje źle, czyli otwarcie walczyć z systemem, tak? Partia, Konfederacja, no tak naprawdę nie spełnia tych oczekiwań i dlatego tak wiele osób właśnie wspiera i dołącza do ruchu kamrackiego. Marcin Makowski na koniec. Proszę tak, bardzo. Czytam Zbigniewa Sekulskiego. To było wielkie święto w Kaliszu, w którym uczestniczyło wraz z dołączającymi kaliszanami około 10 tysięcy ludzi. To było misterium wyzwolenia, wprost perfekcyjne w przebiegu. Olszański, tak? Tak, to często szaleniec, ale szaleńcy zmieniają historię, kiedy ludzie umiarkowani cyzelują. Olszański wypada na polskiego stańczyka, a prawda najlepiej daje znać o sobie w formie przerysowanej, nawet karykaturalnej. Trzeba było wyobraźni artysty, by nabić ten sfałszowany śmieć na ostrze i spalić nad głowami uczestników. Już się znalazły polskojęzyczne podnóżki zapowiadające gromko napisanie nowego aktu wiernopoddaństwa zwanego tolerancją. W cudzysłowie. Chcę widzieć tych żałosnych prokuratorów z zarzutami zamiaru dokonania mordu, bo ich wyobraźnia nie ogarnia zawołania śmierć wrogom ojczyzny. I nie ogarnia, jak się okazało, tak? Nikt poczytalny nie powie, że te kilka tysięcy ludzi szykowało się do zabijania kogokolwiek. Jeśli stadion ryknie śmierć warszawskiej Legii, to wszyscy... Z Łodzi jest, tak? To tak, tak mówi, nie? Jeśli stadion ryknie śmierć warszawskiej Legii, to wszyscy doskonale rozumieją, że to jest zawołanie symbolicznego sprzeciwu i wrogości wobec przeciwnej drużyny i nic poza tym. A na bezczelność wprost zakrawa oburzenie izraelskiego polakożercy, przedstawiciela państwa, które nie krzyczy, tylko zabija prawowitych właścicieli palestyńskiej ziemi. Po zamknięciu wszystkich kont organizatorów uroczystości, czyli zakneblowaniu ich przekazu watachy oburzonych rozpoczęły gołosłowną nagonkę, gdy nie ma już możliwości dla opinii publicznej zapoznania się z przebiegiem tego wydarzenia. Już jest, bo kamraci to odtworzyli, tak. Ale wtedy nie wiadomo, jak to by było. Nikt też nie usłyszy, co jest zapisane w tym kaliskim dokumencie, który zaistniał w oryginale. Już słyszymy, tak? Wszyscy słyszeli. Ale był stosowany do czasu unieważnienia go przez króla Jagiellończyka.
ktoś mi dzwoni teraz w nocy i doczytam jedno zdanie. Jakim więc prawem ktoś próbuje odnowić treści usunięte przez przytomnego władcę, który rozpoznał żydowskie szalbierstwo? Ta wrzawa, klangor, rejwach wybuchła stąd, że to szalbierstwo znajduje coraz groźniejszy wymiar obecnie. Dziękuję bardzo za, myślę, że interesującą rozmowę. Podzielimy ją pewnie na co najmniej dwie albo trzy części, takie, żeby nie przekraczały 40 minut. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moimi i Państwa gośćmi byli Mariusz Krogulski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce. Ronald Lasecki. Dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce. Oraz Marcin Makowski. Dziękuję. Śmierć wrogom Polski. Śmierć, śmierć, śmierć.